Witam serdecznie w ostatnim dniu ogólnopolskiego turnieju RBC Radom 2013. Mecz honoru, mecz o przedostatnie miejsce, też jest bardzo ważny, bo nikt nie chce tego ostatniego mieć, nie? Wczoraj chłopcy z Nędów Wara bardzo płakali po porażce jednym punktem, ale emocji było co niemiara i to jest największa radość z tej koszykówki. Ale już teraz w porządku jest. Ale słuchaj, no tyle czasu prowadzić, 8-10 punktów, trzymać, na ostatnie sekundy sobie zrobić taki horror, no to po co? 52 do 15 w tej chwili prowadzą ze Zabrzem. Tu żadne dziecko z Radomia nie wyjedzie niezadowolone, bo wszyscy dostają koszulki, będą puchary do drużyn. A jeszcze oprócz tego można indywidualnie zabłyszczeć w konkursie osobistych. Na kampie, co niektórzy powygrywali słodycze. Zabrze się szkoli, spokojnie. Wszystko jest możliwe. Ale wygrana już teraz. Musieliby same to wykryć. I mistrz rzuca, wielki mistrz. Ale my mistrzu. Aha. I są punkty dla Zabrza, brawo. I są kolejne punkty, Zabrze nadrabia. Padło. Zalewski. Zmiany. Wczoraj miał dwa urodziny. Ten co wszedł. A ciebie dałem MVP. Ciebie dałem MVP. Ja napisałem na imię. No ale co ja sam mogę zrobić, jak to jest, więc wszyscy tym mężem dają. Pobani. Ładne podanie, wielki mistrz i są punkty.
54-22, 4 minuty do końca tego spotkania, pierwszego spotkania i znowu, no chciałem, już go pochwaliłem i dwa razy nie udało się. Ale to już można powiedzieć, że 7 miejsce dla Nenufara Ełk, 8 dla Zabrza. I może te drużyny się spotkają w kolejnym turnieju gdzieś w Polsce. Pozdrawiam z Radomia, z Ibii.